Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Arłukowicz. W tej części czas powiedzieć o czymś takim, co nazywa się image sampling, czyli przetłumaczywszy na polski jest to próbkowanie obrazów. Zobaczmy może w takim razie, na czym ono polega i co można uzyskać, wykorzystując opcję z tego image sampling. Standardowo dodałem plane'a, dodaję dla niego nowy materiał i nową teksturę, której typ zmieniam na obrazek lub film. I teraz wczytam sobie teksturę, która będzie teksturą na początku bardzo niewielką. Ta tekstura będzie nazywała się ikon. Mam ją tu gdzieś przygotowaną. Tak patrzę, o tu jest, to jest ta. Wczytuję ją i teraz robię render. Ta tekstura ma kanał alfa, ale widać, że nie wygląda najlepiej. Jest tutaj jakiś dziwny biały obszar, prawie że świecący i całość jest dość mocno rozmyta, jest nieostra. To dlatego, że jeżeli się przyjrzymy, to ta tekstura ma rozmiar tylko 32x32 piksele. A więc coś musiało się z nią stać, że ona się rozciągnęła na cały ten mój plane i dodatkowo straciła ostrość. Ten proces nazywa się właśnie próbkowaniem obrazu i jego interpolacyjnym rozciąganiem. Każda tekstura, którą dodam do plane'a, będzie się rozciągała na całym plane'ie, ponieważ tak już musi być. Tak jest standardowo ustawione w Blenderze. Natomiast ta tekstura jest teraz próbkowana w taki sposób, aby umożliwić maksymalnie łagodne i bez zniekształceń renderowanie takiego obrazu. Włączę premultiply, aby było troszeczkę lepiej z kanałem alfa. Teraz znikły mi te białe artefakty. I przyjrzymy się teraz trochę dokładniej temu, co jest na zakładce image sampling. A więc otwieram tą zakładkę i tutaj są takie dość tajemniczo wyglądające opcje. Przede wszystkim te opcje dotyczą tego, w jaki sposób tekstura jest przetwarzana i jak reaguje z kolorem rzeczywistym obiektu. Obecnie mam tutaj dwie grupy opcji. Te po lewej dotyczą alfy i tego, jak obrazek jest rysowany. Obecnie alfa jest w użyciu. Jeżeli nacisnę przycisk Show Alpha, będę widział tą alfę, ale renderować mi się będzie obrazek bez alfy. Dlatego, że oczywiście nie jest przezroczysty, alfę ma na 1 i w zakładce, gdzie określone są wpływy na wygląd materiału, nie ma włączonej alfy. Teraz ta alfa już jest. To jest jedna z rzeczy. Teraz mogę tej alfy nie używać, mogę ją wyłączyć i wtedy alfa będzie generowana na podstawie tego, jaki jest kolor obrazka. Tak po prostu. Aby było lepiej widać wpływ alfy na obiekt, dodam sobie jeszcze jednego plane'a, postawię go trochę niżej i rozciągnę w osi X. Przy okazji mogę go trochę obrócić, no na przykład jakoś tak, żeby on był widoczny. Ok? Coś takiego mam. Oczywiście cień jest czarny, ale nie zwracamy na to uwagi, ponieważ materiał, który musiałem dodać do tego plane'a pod spodem, musiałby umieć odebrać cień przezroczysty. Na razie nie jest to takie istotne. W każdym razie, teraz mój plane, ten górny, ma materiał, który nie używa swojej własnej alfy, tylko takiej alfy, która jest liczona, a obliczenie tej alfy robione jest na podstawie kolorów samego obrazka. To jest jedna rzecz. Jeżeli chcę, mogę taką alfę wyliczyć, zaznaczając przycisk Calculate. W tym momencie każdy niezerowy piksel w obrazku, czy też ten, który ma jakąkolwiek przezroczystość mniejszą, czy też większą niż 0, lub mniejszą niż 0, tu chodzi o kanał alfa, w tym momencie jest używany do obliczeń i on generuje mi całkowicie nieprzezroczysty obraz. Jeżeli dodatkowo jeszcze włączę use, to będę używał kanału alfa i liczył z pozostałych kolorów własny dodatkowy kanał alfa, co oczywiście nie spowoduje żadnego sensownego wyniku. A więc albo używam alfy z obrazka, albo liczę swoją własną i wtedy mogę się spodziewać z tym, że wyniki będą kiepskie. Przy okazji, te takie nierówne brzegi biorą się właśnie z interpolacji, zaokrąglania i zgenerowanych mipmap, które tutaj się tworzą. Zaraz będziemy o tym mówili, o tym decydują opcje z prawej strony. Mogę także użyć alfy, jeżeli chcę, i tą alfę mogę odwrócić za pomocą przycisku Invert. Wtedy wszystko, co było przezroczyste, teraz jest nieprzezroczyste i tak dalej. Przy okazji zobaczymy w image, czy mamy opcję premultiply, jest włączona, wyłączę tę opcję. Widać, że nie pomaga to w żaden sposób na artefakty, które się tworzą. Można jeszcze sprawdzić, jak jest color on premultiply, ale to też nie działa. A więc trzeba się liczyć z tym, że odwrócenie wartości, które są w obrazku, nie poprawia wyniku, jeżeli chodzi o rysowanie alfy. Niestety tutaj te artefakty są zbyt duże i trzeba byłoby zrobić jeszcze jeden raz taki przebieg jak premultiply. Można to zrobić na zakładce Influence, ale to jest już troszeczkę inny temat, wychodzący za daleko poza ten temat dzisiejszy. Więc może wyłączę ten invert. Niech zostanie tak jak było. I mamy także jeszcze taką opcję, która nazywa się Flip XY Axis. Jeżeli ją zaznaczę, to pozornie w obrazku się nic nie zmieni. Natomiast zmiana będzie widoczna wtedy, kiedy wczytam obrazek, który ma niesymetryczny wygląd, na przykład taki. Teraz oryginalnie on wygląda w ten sposób. Mam napis PKB.
Jeżeli wcisnę flip xy, to zamieniam oś y obrazka z osią x, a więc dokonuję obrotu tego obrazka, czy też tekstury na obrazku, wzdłuż przekątnej. Taka operacja nazywa się transpozycją. No i wtedy dostaję oczywiście przekręcony pionowo obraz i odwrócony dodatkowo. Może mieć to znaczenie dla pewnego rodzaju tekstur, na przykład dla tej tekstury ma znaczenie. Opcje, które są po prawej stronie, dotyczą trochę bardziej zaawansowanych rzeczy i związane są z tym, w jaki sposób tekstura mapuje się na nierówności geometryczne oraz w jaki sposób jest interpolowana tekstura na samym obrazku. Więc nierówności mapowane są przez tak zwany normal map. Jeżeli włączę normal map, mam do wyboru różne przestrzenie współrzędnych, w których to mapowanie się będzie odbywało i polega to na tym, że każdy kolor z mojej tekstury mapuje pewne przesunięcie dla światła rysowanego czy też obliczonego na powierzchni. I tak na przykład kolor czerwony mapuje przesunięcie w kierunku X, kolor niebieski mapuje przesunięcie w kierunku Z, a kolor zielony w kierunku Y. O mapach normalnych będziemy jeszcze mówili, więc to jest temat, który będzie jakby pokryty następnym czy też kolejnym tutorialem. Jest to dość zaawansowana sprawa, ale o bakingu musimy powiedzieć, więc do tego w końcu kiedyś dojdzie. Natomiast tak zwana derivative map to jest jedna z niedawno dodanych opcji do Blendera, bardzo zaawansowana i z tego co zrozumiałem, a materiałów jest niewiele, dotyczy ona poprawienia wyglądu map normalnych generowanych przez Blendera. Mapa normalna albo mapa wypukłości to jest po prostu mapa, gdzie to co jest jaśniejsze ma rysować się tak jak byłoby wyżej na teksturze. I teraz mapa pochodna od tego wygładza troszeczkę tą poprzednią mapę, powodując, że wypukłości mapowane są w o wiele łagodniejszy sposób. I niestety w sieci nie można znaleźć, przynajmniej nie udało mi się po pewnych poszukiwaniach, jakiegoś sensownego materiału, który by to dobrze tłumaczył. Jest tylko kilka poprawek w formie patchy kodu źródłowego, które dodają tą opcję i to wszystko. Teraz jest opcja taka jak MIP Map. To jest mapa MIP-ów tak zwana, która polega na tym, że dla mojej tekstury, która teraz ma rozmiar 1024x1024, generowane są tekstury o połowę mniejsze, aż do rozmiaru 1x1. Jeżeli teraz patrzę na swoją teksturę pod dużym kątem, to tekstura jest mapowana tam, gdzie patrzę na nią blisko, za pomocą dużych tekstur, na przykład właśnie te 1024 czy 512 czy coś. Gdyby ona się miała powtarzać na całej przestrzeni, to wtedy tekstury, które byłyby rysowane daleko stąd, rysowane byłyby na niewielu pikselach, a więc nie byłoby sensu tworzyć tych tekstur, czy też rysować tych tekstur w pełnym wymiarze, bo i tak po zmniejszeniu nie byłoby to widoczne. A więc im dalej jest tekstura ode mnie, tym używa się mniejszej rozdzielczości do mapowania. To powoduje, że tekstura daleko ode mnie jest rozmyta. Jeżeli byśmy chcieli sprawdzić, jak to dokładnie działa, to na Wikipedii jest dobry przykład. MIP map, wystarczy, że napiszę sobie w Google. Proszę bardzo, MIP mapping na Wikipedii jest pokazany i działa właśnie w taki sposób. Po lewej stronie mamy teksturę bez MIP mapy, natomiast po prawej z MIP mapami. I tam, gdzie ona jest bardzo daleko, używane są niskiej rozdzielczości tekstury, które są dodatkowo porozciągane i połączone. W związku z tym nie widać w ogóle już żadnych kratek. No a tu powstają jakieś dziwne, szalone wzorki. Więc te MIP mapy można wyłączyć i powoduje to, że tekstura, która się powtarza wielokrotnie na obiekcie, jest mapowana czy też rysowana o wiele bardziej zębato, o wiele gorzej. Na razie nie będę tego pokazywał, musiałem pokazać, jak można teksturę zmniejszyć na obiekcie, tak żeby była mała i powtarzała się wielokrotnie. A więc przechodzimy dalej. Mamy jeszcze MIP map, żeby używał filtru gaussowskiego do takiego ładnego rozmycia. I mamy coś takiego jak interpolation. Interpolacja to jest opcja, która powoduje, że obliczane są wartości pomiędzy dwiema innymi wartościami. Na przykład jeżeli mam jakieś piksele na obrazku i chcę policzyć piksel, który leży pomiędzy nimi, to mogę użyć kolorów, które otaczają ten mój piksel, aby uzyskać średnią wartość, która jest w środku. To jest mniej więcej coś takiego, na czym polega interpolacja. I ona jest robiona z pomocą filtrów, które są różnie nazwane i działają troszkę różnie. Ale mogę wyłączyć MIP mapy, mogę wyłączyć interpolację, mogę zaznaczyć minimum filter size i to będzie powodowało, że moja tekstura będzie bardzo zębata. Teraz tego nie widać, ponieważ ona ma rozmiar 1000x1000 ponad i jest tak dużej rozdzielczości, że wszystkie błędy czy też jakieś niedoskonałości wynikające z pikselozy, którą bym tu miał, są ukryte. Jeżeli jednak wczytam teksturę, która jest nisko rozdzielcza i to jest ta moja tekstura ikony, to będę wtedy miał na renderze zupełnie inny obraz. Proszę zobaczyć, że teraz ten mój wygląd tekstury się zmienił i jest taki trochę bardziej w kratkę, bardziej zębaty. Jeżeli zmniejszę swój rozmiar filtru, praktycznie rzecz biorąc do najmniejszej wartości możliwej, no to będę miał tutaj widoczne piksele. Dodatkowo zamiast filtru EVA wezmę sobie filtr ARIA.
To powoduje, że moja tekstura jest teraz rysowana w ostry sposób i teraz każda z tych kratek, które są tu na obrazie, to jest jeden piksel. Normalnie te piksele są wygładzane właśnie poprzez interpolację na przykład. OK, już są bardziej wygładzone. No i oczywiście przez rozmiar filtra. Filtr 0,1 to jest ten minimalny, generujący najbardziej ostry obraz, a jeżeli zwiększę jego wartość, wtedy obraz będzie zupełnie, zupełnie rozciągnięty. Aria, jak widać, jest słabym filtrem i dużo lepsze wyniki można uzyskać używając Feline na przykład, albo Eva, albo nawet Boxu. OK? Tak to działa. W związku z tym teraz, jeżeli potrzebuję do obrazka dodać teksturę, która nie może być interpolowana i musi generować ostre piksele, wtedy muszę ten filtr zmniejszyć do minimalnej wartości, wyłączyć interpolację i mam wtedy twarde, ostre piksele, które wręcz kaleczą oko, ale czasami o to właśnie chodzi. No i to jest wszystko, co dotyczy zakładki Image Sampling. Tak pokrótce. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.